Zaczniemy zatem od miksowania na ucho, czyli to, co każdy DJ umieć powinien. Możesz spojrzeć sobie tylko i wyłącznie na początkową wartość uderzeń na minutę. W tym ćwiczeniu staraj się dopasować prędkość, używając tylko słuchu. Mimo że starałem się wejść bardzo równo, bit w bit, to i tak nic to nie dało, dlatego że nie wyrównałem prędkości. Można posiłkować się kolorowymi diodami potencjometrów wskazującymi poziom głośności. Teraz możemy skorzystać ze zmysłu wzroku. Dopasowujemy sobie prędkość utworów za pomocą wskaźników liczbowych, dopasowując sobie wykres widma audio. Niezależnie od tego, którą metodę aktualnie ćwiczysz, nie używaj synchronizatora automatycznego. Mimo że miksujemy korzystając z technologii na oko, to tak zwane dokręcanie będzie konieczne, dlatego jest to tak ważne, żeby to umieć. Jeżeli uchwycisz tę rytmikę, to potem bity stopy perkusyjnej również powinny przynajmniej się zgodzić. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Zwróć jeszcze uwagę na licznik bitów, że on nie do końca się zgadza. Właśnie mamy dokładnie taką sytuację, kiedy program trochę nam przekłamuje. Teoretycznie te utwory mają taką samą prędkość, ale są pewne drobne różnice. Tu chodzi nawet o setne, żeby to skorygować prawidłowo. Musimy to zrobić korzystając z poczucia rytmu, ze zmysłu słuchu. Ale aby nie upośledzić sobie w pewnym sensie naszych zmysłów, warto najpierw je sobie wyczulić, wykształcić. Dopiero potem przechodzimy na automatyzację